Film. Oprowadzanie po dedeka Węglin. Oprowadza Rafał, mężczyzna około trzydziestki z krótkim zarostem. Przestrzeń przed domem kultury, pochmurny deszczowy dzień. Kamera przechodzi od dostępnego miejsca postojowego przez około siedmiometrowy chodnik z kostki do drzwi wejściowych przed dedekiem bujna majowa zieleń. Na kadr nałożony napis, oprowadzanie, niżej logotyp projektu Dom Otwarty, obok piktogramy języka migowego i audiodeskrypcji, przestrzeń przed Domem Kultury od strony ulicy Judyma, do dedeku prowadzi szeroki chodnik z kostki. Po obu stronach rabaty z roślinami. Na lewo od chodnika jest słup ogłoszeniowy. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, przeszklone. Obok naklejki, logotypy Dedeku i miejskiej biblioteki publicznej, która jest na pierwszym piętrze budynku. Nad drzwiami znacznik systemu Toto Point. Dzielnicowy dom kultury Węglin. Wejście. Cześć, mam na imię Rafał, jestem koordynatorem dostępności w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin. Jesteśmy teraz przed wejściem do Domu Kultury pod adresem Judyma 2A. Za mną znajduje się wejście do Dedeku. Zapraszam was na krótkie oprowadzanie po naszej instytucji. Przed wejściem do Domu Kultury jest jeszcze pomarańczowa skrzyneczka, która służy do kontaktu z nami. Wejście do Dedeku. Za wejściem hol, naprzeciwko wejścia przejście do sali klubowej. Na prawo schody z poręczami. Przy ciągu schodów niewielki stolik z płynem do dezynfekcji i ulotkami. Po lewej winda, obok wnęka z miejscem gospodarza i gospodyni domu oraz szatnia. Po przejściu przez drzwi główne znajdziesz się w holu. To niewielkie pomieszczenie. Z niego drzwiami na wprost przejdziesz do sali klubowej. Po twojej lewej stronie jest winda, którą dostaniesz się na każde piętro budynku, a po twojej prawej będą schody z poręczami. Na ścianach znajdziesz kolorowe pasy. Pasy oznaczają piętra, na których się znajdują i prowadzą do ważnych pomieszczeń w Dedeku. Kolor parteru to kolor czerwony. W holu spotkasz też gospodynię lub gospodarza domu. Jeśli potrzebujesz, udzielą ci informacji, opowiedzą o programie, domu kultury. Pokierujcie Cię też w odpowiednie miejsce. Gospodarz i gospodyni, tak jak wszyscy inni pracownicy TDK, są przygotowani do prowadzenia asysty osobom z niepełnosprawnościami. Wejście do Domu Kultury od strony Holu. Po lewej kosze do segregacji odpadków, po prawej od drzwi stojak z magazynem Go i materiałami promocyjnymi. Wejście do niewielkiej szatni. Na początku biurko gospodarza gospodyni domu. W głębi po prawej stronie wąskie pomieszczenie z wieszakami na ścianie, tablica z rozkładem sal w domu kultury poziom minus jeden, sala widowiskowa, kolor piętra zielony, poziom zero biura i sala klubowa, kolor czerwony, poziom plus jeden kasa Dedeku i biblioteka, kolor pomarańczowy, poziom plus dwa sala warsztatowa, kolor niebieski. Teraz jesteśmy w sali klubowej. Tu znajdują się kanapy i stoliki. W tym miejscu jest też dystrybutor z wodą. Bezpośrednio z tego pomieszczenia możesz przejść do biur, gdzie spotkasz wszystkich pracowników i pracownicę dzielnicowego Domu Kultury Węglin. Biura są po twojej prawej stronie, a po twojej lewej jest niewielki korytarzyk, którym dostaniesz się do to toalet. Wszystkie toalety w budynku są koedukacyjne, a jedna z nich jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Co prawda w sposób nieidealny, ale walczymy o to. Wąski korytarz obok sali klubowej z przejściem do holu. Po lewej stronie korytarza drzwi do toalety dostępnej. To drugie drzwi idąc od holu. Na końcu korytarza kolejna toaleta. Ta bez udogodnień. Toaleta z udogodnieniami. Naprzeciwko wejścia umywalka z pochwytem, po lewej od drzwi wejściowych tuż obok nich wysokie lustro, po prawej przejście do pomieszczenia z sedesem, wewnątrz pomieszczenia przewijak, muszla z pochwytem, obok muszli system wyzywania pomocy. Sala klubowa, przestronne pomieszczenie z trzema kanapami i stolikiem na środku. Ściana przy wejściu ma tablicę korkową z plakatami i dwie kolejne kanapy. Naprzeciwko wejścia jest ściana z dużymi oknami i zasłonami. Przed nią ustawiono stoliki warsztatowe z krzesłami. Wejście do biur zespołu DDK jest po prawej stronie, w głębi pomieszczenia. Wnętrze biura gęsto ustawione stoliki z komputerami, po boku szafy i drukarka. HOL Klatka schodowa. Schody mają poręcze. Po zewnętrznej stronie poręcz jest ciągła. Poręcze na ścianach urywają się niestety na półpiętrze. Na półpiętrze schodów prowadzących na poziom minus jeden jest niebieski neon stylizowany na odręczne pismo napis Czujmy się gość. Teraz jesteśmy na poziomie minus -1. Obok znajduje się sala widowiskowa, a w niej jest około 50 miejsc siedzących. Ja teraz jestem w korytarzu tuż przed wejściem do sali widowiskowej. Tu czasami znajdują się prace dzieci i dorosłych, którzy biorą udział w zajęciach w dzielnicowym Domu Kultury Węglin, a za mną do zobaczenia zawsze jest mural Mariusza Tarkawiana sprzed lat. Kolorem tego piętra jest kolor zielony i to zielonego pasa szukaj na ścianach na parterze, jeśli chcesz dostać się do sali widowiskowej. A za sekundę widzimy się w środku. Sala widowiskowa. Prowadzą do niej drzwi jednoskrzydłowe. Wewnątrz jest widownia z podniesionymi rzędami siedzeń. Po obu stronach widowni są poręcze. Scena jest na poziomie podłogi. Jest tu też ciemnozielona kotara. Tu organizujemy koncerty, pokazy filmowe, czasami z audiodeskrypcją oraz spotkania okolicznościowe dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy. Sala widowiskowa jest adaptowana na potrzeby osób, które do nas przychodzą. Na przykład jeśli pojawiają się osoby na wózku, organizujemy widownie tak, żeby każdy czuł się tutaj komfortowo. Rozkładamy też pętlę indukcyjną, a ponadto mamy sprzęt do audiodeskrypcji czy tłumaczeń symultanicznych. Pamiętaj, że czasami potrzebujemy podpowiedzi do tego, co możemy zrobić, żebyś czuła, czy czuł się tutaj dobrze. A Twój komfort zależy od ciebie, więc bądźmy w kontakcie. A teraz zapraszam Ciebie na poziom plus dwa. Przejdziemy tam window. Rafał stoi przed salą widowiskową obok wejścia do windy. Na białych ścianach za nim jest wielkoformatowy mural wykonany czarną farbą. To konturowy rysunek kolaż, pełen cytatów ze znanych dzieł sztuki, w tym kultury popularnej. Windą dostaniesz się na każde z pięter budynku. Na poziomie plus jeden jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 34. Kolor tamtego piętra to pomarańczowy. My za chwilę jedziemy na poziom plus 2, tam poprowadzicie linia w kolorze niebieskim. Tam znajduje się sala warsztatowa i biuro dyrektora dzielnicowego domu kultury Węglin. Do obu pomieszczeń dostaniesz się przez drzwi jednoskrzydłowe. Dziś zajrzymy tylko do sali warsztatowej, ale kiedy tu będziesz, nie bój się zaczepiać dyrektora. Winda. Po lewej stronie panel kontrolny z przyciskami. Przyciski mają wypukłe cyfry z numerami pięter i podpisy brajlowskie. Przyciski mają też odpowiednie kolory, odpowiadają piętrom, na które prowadzą, pasom na ścianach holu i kolorystyce mebli w salach winda nie jest udźwiękowiona. Poziom plus dwa jeśli wchodzisz tu schodami, po twojej lewej jest przeszklona ściana, przed nią dużo roślin i niebieska kanapa, po prawej dwie pary drzwi. Pierwsze do sali warsztatowej, kolejne do biura dyrektora. Na końcu holu, na wprost schodów, jest winda. Jesteśmy w sali warsztatowej. To dość duże pomieszczenie. Ściana blisko wejścia jest wyłożona lustrami. Te przydają się podczas zajęć tanecznych i sportowych. Naprzeciwko wejścia są duże okna, a w jednej z części sal błękitna kotara. Za nią chowają się sprzęty i szafy. Teraz zajrzymy tam na chwilę, ale goście i gościnie do deku robią to bardzo, bardzo rzadko. Wnętrze sali warsztatowej, największego pomieszczenia w dedeku. Ściana na wprost drzwi ma duże okno. Naprzeciwko okien jest mural namalowany lata temu przez dzieci. To postaci z bajek, w tym żaby i królewny. Na końcu ściany z muralem jest wnęka. Za niebieską kotarą stoją szafy i nieużywane akurat meble. Kamera zagląda tam przez chwilę. Obok wnęki jest jeszcze jedno przestronne okno. Przy nim zwykle jest kilka kwadratowych stolików i flipchart. Na schodach często pokazujemy prace plastyczne, które zrobili uczestnicy i uczestniczki naszych zajęć, albo ich zdjęcia. Pamiętaj, że podczas wizyty możesz liczyć na audiodeskrypcję na żywo. Klatka schodowa. Przy schodach na ścianie są namalowane kolorowe pasy, które pomagają w nawigacji po budynku. Na półpiętrach są wystawy prac uczestników i uczestniczek zajęć i zdjęcia. Przestrzeń przed Dedekiem. Rafał stoi obok pomalowanego na biało kiosku ruchu, który okna ma wyklejone plakatami. Przed wejściem do Domu Kultury, blisko ulicy Judyma, jest kiosk ze Sztuką. To prawdziwy kiosk ruchu, a w środku są różne wystawy. A w sąsiedztwie kiosku jest nasz słup ogłoszeniowy. Sala klubowa. Rafał siedzi na jednej z kanap. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że ten film przybliżył ci odrobinę nasz dedek. Bądźmy w kontakcie, jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji, zadzwoń lub napisz do nas. Czekamy na ciebie. Zadzwoń na numer 814665910. 814665910. Albo napisz e-mail na adres dostępność bez polskich znaków. Plansza autro. Błękitna plansza z napisem. Dzielnicowy Dom Kultury Węglin, ulica Judyma 2a, Lublin. I logotypami ddk projektu Dom Otwarty i Miasta Lublin z adnotacją Instytucja Kultury Miasta Lublin. Poniżej napis film zrealizowano w ramach przedsięwzięcia grantowego Dom Otwarty, realizowanego w projekcie Kultura bez barier, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na dole logotyp funduszy europejskich oraz flagi Polski i Unii Europejskiej.